Tak do niedawna wyglądały ulice Rzeszowa. Problemami miasta były ciągle spadająca liczba pasażerów, wyeksploatowane i spóźniające się autobusy, coraz bardziej zatłoczone centrum miasta, brak możliwości dynamicznego zarządzania komunikacją publiczną i sterowania ruchem drogowym oraz niezadowalający stan istotnej dla funkcjonowania transportu infrastruktury drogowej. Teraz komunikacja publiczna całkowicie zmienia swoje oblicze. Z myślą o rozwoju Rzeszowa władze miasta podjęły decyzję o gruntownej modernizacji systemu transportu publicznego. Celem strategicznym przyświecającym przedsięwzięciu była poprawa funkcjonalności i wydajności transportu miejskiego, a co za tym idzie ułatwiony dostęp do centrum miasta. Projekt realizowano opierając się o trzy filary. Pierwszym filarem projektu była przebudowa infrastruktury drogowej. Od 2011 roku prowadzone były prace remontowe w obrębie ulicy Lubelskiej, Podkarpackiej, a od 2013 roku także na Alei Rejtana. Zmodernizowanych zostało 11 skrzyżowań, 7 przystanków i 2 pętle autobusowe. Poszerzono jezdnie oraz chodniki. Utworzone zostały ścieżki rowerowe. Jednak najbardziej złożoną i największą inwestycją pierwszego filaru była zakończona w 2014 roku przebudowa węzła drogowego łączącego Aleję Wyzwolenia z ulicą Warszawską. Przeprowadzono tu wymianę nawierzchni, dobudowano drugi pas jezdni w ciągu Alei Wyzwolenia, przykryto potok Przyrwa oraz przebudowano i rozbudowano wiadukt drogowy w ciągu ulicy Warszawskiej. Drugim filarem projektu była wymiana taboru autobusowego. Od 2012 roku zostało zakupionych 80 nowoczesnych autobusów miejskich, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki temu odczuwalnie wzrósł komfort podróżowania i użytkowania komunikacji miejskiej przez mieszkańców Rzeszowa. Autobusy spełniają najnowsze normy emisji spalin. Aż 30 z nich jest zasilanych ekologicznym paliwem, gazem ziemnym CNG. Tak zasilane pojazdy stanowią teraz ponad 40% całego taboru komunikacji miejskiej. Nowoczesne autobusy to nie tylko wysoki komfort podróży, ale także ochrona środowiska dzięki redukcji zanieczyszczeń poziomu drgań i hałasu. Trzecim filarem projektu są inteligentne systemy transportowe. Stanowią najbardziej innowacyjny element inwestycji, jednocześnie scalając cały projekt. Informatycznym sercem projektu będzie zintegrowany system zarządzania ruchem i transportem publicznym. To on umożliwi sprawne funkcjonowanie komunikacji miejskiej, nie zapominając również o kierowcach indywidualnych. Priorytet na skrzyżowaniach otrzymają autobusy komunikacji miejskiej, dzięki czemu będą punktualniej kursować. Wszystkie informacje pomiędzy elementami systemu przekazywane będą za pomocą specjalnie dla tego projektu uruchomionej łączności radiowej. Dla rzeszowian najbardziej widocznymi elementami projektu będą tablice informacji pasażerskiej umieszczone na przystankach autobusowych, tablice informacyjne zmiennej treści dla kierowców indywidualnych, biletomaty stacjonarne i mobilne w niektórych autobusach oraz bilet elektroniczny. Pasażerowie na bieżąco będą informowani o rzeczywistym czasie przejazdu autobusów, a kierowcy o natężeniu ruchu drogowego i ewentualnych utrudnieniach. Co więcej, została utworzona witryna internetowa, która już niedługo zostanie udostępniona użytkownikom. Będzie można tam sprawdzić natężenie ruchu, zaplanować podróż komunikacją miejską, sprawdzić przebieg linii autobusowych i oczywiście kupić e-bilet. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic jest projektem innowacyjnym zarówno pod względem skali, kompleksowości, jak i nowoczesności rozwiązań problemów transportu publicznego. Dzięki tak zaplanowanej inwestycji mieszkańcy Rzeszowa komfortowo, punktualnie i bez przeszkód dotrą do celu. Rzeszowski transport miejski. Tak wiele nas łączy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.